Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Grillujemy. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować, jak grillować smacznie warzywa. Każdy z nas w domu zawsze po obiedzie na następny dzień zostają na przykład ugotowane ziemniaki i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Natomiast chciałabym też, słuchajcie, przetestować ten grill. Właśnie on się tutaj rozgrzewa. Widzę, że zgasła kontrolka, także jest dosyć gorący i będę tutaj grillowała warzywa. Natomiast do tych grillowanych warzyw chciałam Wam, słuchajcie, również zaproponować zrobienie takiej marynaty i do tej marynaty będziemy potrzebować oliwa, lewam, no tak na przykład na oko, bo ja to robię po prostu tyle. Tyle oliwy wlewamy. Zobaczcie, to nie jest dużo, to są dwie łyżki stołowe prawdopodobnie. Teraz otwieram ten czosnek, słuchajcie, niedźwiedzi. Czosnek niedźwiedzi tutaj otworzę. Zobaczymy, co to jest za przyprawa. Bo to no, bardzo aromatyczna i bardzo dobra. No to jest taka właśnie przyprawa. Zielone listki są. A, coś takiego, zaraz Wam pokażę. O, tak wygląda, czosnek niedźwiedzi. Jest to bardzo dosyć intensywna. Ona tak troszeczkę pachnie jak wegeta, muszę Wam powiedzieć. Także troszeczkę tego czosnku niedźwiedziego. Żeby był taki po prostu aromatyczny smak. Kolejną przyprawą będzie troszeczkę tymianku. Też nie za dużo, troszeczkę. Bo jeżeli, wiecie, będzie bardzo dużo przypraw, to będą bardzo aromatyczne te warzywa i wtedy naprawdę takie same ziemniaki gotowane. Bazylia. Ja to tak wszystko szczyptę dodaję, czyli taka mała łyżeczka by była. Teraz troszeczkę kurkumy. Kurkuma to jest taka pomarańczowa przyprawa. Chili, papryczka mielona jest bardzo słodka i bardzo ostra i właśnie doda pikanterii tym warzywom i będą smaczniejsze, także słuchajcie, trochę chili. No i chińska przyprawa tutaj, bardzo lubię tą przyprawę, ostatnio ją odkryłam, kupiłam w Lidlu te wszystkie przyprawy, także słuchajcie, tam była i nie była wcale droga, trochę takiej chińskiej przyprawy. No i słuchajcie, teraz te wszystkie sól i pieprz jest w przyprawie, także słuchajcie, tu też nie potrzeba. No i teraz trzeba po prostu połączyć oliwę z tymi przyprawami. Kolor się robi właśnie taki pomarańczowy. Także dobrze mieszamy. I słuchajcie, ja sobie dodam jeszcze trochę oliwy, bo widzę, że to jest dosyć gęste. Trochę jeszcze oliwy. Jeżeli jest więcej mięsa, więcej warzyw, także dodajcie więcej oliwy. No i tutaj po prostu dobrze mieszamy z tymi przyprawami. Słuchajcie, no i teraz będę po prostu... Jeszcze dodam pietruszkę, cukinię. Także słuchajcie, ja dodam może trochę więcej tych warzyw. Chciałam Wam pokazać, jak to się po prostu robi. Już gotowe warzywa. Ziemniaczki na przykład, bardzo dobre. Cukinia. Zobaczymy, podniesiemy. No dobra, chyba już są dobre. Cukinia, proszę bardzo, papryka,